Dzień tu Kamil, witam Was ponownie w Katana Shooting. Zaczniemy od pierwszego, zapraszam Was do pierwszego filmu prezentującego przebiegi dostępne w programie Wisła SN. Ten dodatek SN jest dość istotny, bo moim zdaniem no to jest Sunway Network, ale on określa jakby mini wersję. Taką wersję dostępną w programie upowszechnienia strzelectwa sportowego dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na pierwszy rzut idzie replika Sirta z wymiennymi magazynkami. To jest replika Red Dot Glocka 17, rzecz jasna. Dobrze. Czyli w tej serii wszystkie sceny czy scenariusze i PSC, i IDP oraz IDPA przyjdziemy. Zapraszam. Pierwsze trzy strzały kalibrują nam system. Oko kamery się przyzwyczaja, gdzie stoimy, jaki mamy wzrost, no i pomaga dobrać punkt trafienia. No i po trzecim standby i beat. Korekta wprowadzona, no jedziemy. Bez majka, ale te dwie delty to widzieliście na kiwaku były, nie? Że raz mi się wychylił Holender. Ach, człowiek głupi całe życie. No dobrze, to był pierwszy scenariusz. Mamy 3 minuty filmu, dobra, to zrobimy od razu. Aha, czyli jeden film z IPSC, drugi film z IDPA, tak to potraktujemy. Ojejku, to była scena numer 2, czyli to był drugi film. I zrobiłem odległość 9, a mogłem dać 5, czyli byłoby dużo bliżej. No dobra. Dałem burzę jako utrudnienia i deszcz w dzień, co widzicie. Jedziemy. Myślałem, że dwa NS-y. No przecież dwa razy trafiłem w białe. Tu na ostatnim kiwaku i jeszcze tam gdzieś wcześniej było. Coś ty policzył, chłopie? Nie, raczej no, zawodniczo jestem zadowolony, ale nieprawda. Dwa no-shooty były trafione. Panie kolego. Dobra, to był pierwszy tor. Ten, od którego zacząłem, był drugi. No i jeszcze będzie trzeci.
tu zostało 5 metrów. Dajmy na razie 7. A, coś tu jeszcze. Aha, bo jest dzień. Zmrok, mgła, deszcz. Deszcz, zmrok, utrudnienia. Zadymienie, może nie ogień, nic nie widać, eksplozji nie ma. Jeden z no-shootów dostał przez ten wybuch. Bez tego wybuchu no, miałbym bez no-shoota szybciej. Kurde, fajne. Ale się coś wprowadza, nie? Trudnego. A uważam, że powinno być trudniej, żeby kompensować brak odrzutu. Dobrze. No i to już trzy scenariusze są dostępne, bo już potem leci DPA 1, 2 i 3, a tak to można strzelać plate rake'a, jest Texas Spinner, są jeszcze drzewka, no, tarcze sportowe oczywiście, aha, i są poszczególne te i poszczególne popery można, kiwaki, ale to na następnych filmach zobaczycie. Dobrze, zapraszam Was do Katana Shooting i bezpieczna strzelnica, bo każda strzelnica jest bezpieczna.